Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzisiaj czytanie z kart na najbliższy czas. Bardzo proszę, zastanów się, jakie masz pytania do energii wyższych, energii anielskich, a za moment zobaczysz karty, wybierzesz jedną z nich i usłyszysz odpowiedź Wszechświata. Namaste, Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jestem pewna, że już wiesz, jak to funkcjonuje, bo nie jesteś tutaj po raz pierwszy i chcesz poznać dzisiaj odpowiedź na Twoje pytanie albo uzyskać wskazówkę na kolejny czas. Dzisiaj spotykamy się z kartami Tarota. Są to karty smoków. Bardzo proszę, odetchnij teraz głęboko. Uspokój wszystko w Tobie. A teraz zadaj w myślach pytanie. Możesz również poprosić na wskazówkę na kolejne dni, na kolejny tydzień, na wybrany okres. Zastanów się, jakie pytanie pragniesz zadać. I teraz bardzo proszę, wybierz jedną kartę. Kartę numer 1, kartę numer 2 albo kartę numer 3. Teraz możesz napisać w komentarzu poniżej, którą kartę wybrałaś albo wybrałeś, a ja odkryję dla Ciebie odpowiedź. Jeżeli Twój wybór padł na kartę numer 1, to zwróć uwagę, jaka niesamowita symbolika jest tutaj ukryta. Nazwa karty to oczywiście giermek buław albo paś buław. Na tej karcie widzimy dziewczynkę, która trzyma w swojej dłoni różdżkę, magiczną różdżkę, jako symbol woli, wolnej woli, a tutaj pod ramieniem ma ukrytą taką rolę papieru, czyli symbol mądrości, starej księgi. Ten smok, który jest przy niej, ma niesamowity wygląd. Zwróć uwagę, że jego skrzydła przechodzą w gwiazdy. Ma w sobie wibrację złota, wibrację szafirową, szmaragdową. I co teraz oznacza to dla Ciebie? Przede wszystkim to, że wkrótce otrzymasz bardzo ważne przesłania od siły wyższej, tej mądrości uniwersalnej, mądrości Wszechświata. I te przesłania poprowadzą Cię dalej na Twojej drodze. Zachowaj czystość serca, czystość intencji, ale również wierz w siebie, wierz w Twoje możliwości bycia tym prawdziwym magiem. Być prawdziwym magiem to oczywiście kontrolować i mieć niesamowity wpływ na swoje własne myśli, słowa i działania. Ten symbol różdżki jako woli, wolnej woli jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważny. Odpowiedzią na Twoje pytanie jest Twoja wolna wola, czyli to, czego najbardziej pragniesz, to jest możliwe do zrealizowania. Musisz tego tylko naprawdę bardzo chcieć, a następnie wyrazić tą wolę i wysłać ją do Wszechświata. Ten bowiem smok może być dla Ciebie symbolem tego połączenia z energią wyższą, z innymi światami, z innymi przestrzeniami, ale również oznacza on, że tą pomoc od siły wyższej zawsze możesz uzyskać, jeżeli wyrazisz swoją wolną wolę i poprosisz o tą pomoc. W Twojej aktualnej sytuacji bardzo ważna jest Twoja wolna wola, czyli to, czego naprawdę chcesz. Fokus na cel, koncentracja na celu i wszystkie kroki, które prowadzą Cię do osiągnięcia tego celu.
Tutaj z głębi mojego serca zapraszam Cię na wszystkie ceremonie, które zawierają w sobie numer 1, czyli symbolikę maga. Przede wszystkim na tą ceremonię, która mówi o różnicy pomiędzy białym magiem, czarnym magiem, a magiem transcendentnym. Na mojej stronie bukardimaria.com na niej znajdziesz zakładkę ceremonie i tam są dwa rodzaje ceremonii. Jedna to jest seria od 1 do 199 i druga to jest seria 200. Ta seria od 1 do 199 to ceremonie podstawowe na tym podstawowym poziomie, natomiast seria powyżej 200 to już są ceremonie na wyższym poziomie. Zapraszam Cię najpierw, jeżeli jeszcze nie znasz ceremonii, aby zapoznać się z tym pierwszym podstawowym poziomem i tam wybrać wszystkie ceremonie, które zawierają w sobie numer 1. Będzie ich sporo, wiem. Dużo, dużo będzie ich, ponad 100. Ale wszystkie one zawierają w sobie dokładne wskazówki dla Ciebie na Twojej dalszej drodze. Pamiętaj o tym, że ceremonie mają swój specjalny ceremonialny przebieg, czyli gdy oglądasz to wideo ze mną, to zawsze możesz przejść tylko jeden raz ten proces oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z danym miejscem mocy i później odsłuchać ceremonię, ale jeżeli oglądasz ich w ciągu dnia 2, 3, 4, 5 czy 10, to zawsze możesz ten początek pominąć, wykonać to tylko jeden raz i potem przejść już do danego tematu ceremonii. Zawsze początek jest taki sam, zawsze oczyszczanie, aby przygotować wszystko w Tobie na przyjęcie tych przesłań od siły wyższej. Oczywiście, jeżeli chcesz, możesz przechodzić każdą ceremonię w kolejności, czyli jeżeli oglądasz ich kilka, to kilka razy przejść przez proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Jeżeli dokładnie tą kartę wybrałaś i wybrałaś, to bardzo ważna jest nie tylko ta magiczna różdżka, ale również ten zwój pergaminu, jako symbol wiedzy, mądrości wyższej. Jeżeli jesteś tutaj ze mną i oglądasz to spotkanie, to znaczy, że jesteś jedną z tak zwanych starych dusz, ponieważ młode dusze, one są tak bardzo zajęte tymi sprawami zwykłymi, ziemskimi, materialnymi, że one na pewno nie oglądają takich moich filmów, gdzie jest zawarta symbolika i gdzie jest zawarte dużo, dużo takiej wiedzy z wyższej półki. Dlatego jeżeli jesteś starą duszą, to zarówno smoki są dla Ciebie bardzo bliskie, jak i ta wiedza wyższa. Wiedza wyższa, która jest ukryta w Tobie. Tylko oczywiście, gdy przychodzimy tutaj na Ziemię po raz kolejny, rodzimy się w tej czy w tej rodzinie, często sobie wybieramy naszych rodziców, wybieramy sobie to miejsce, gdzie mieszkamy, to następuje taki reset i często zapominamy to, co jest naprawdę w nas. Nasze ceremonie, czyli ceremonie ze mną, służą temu, aby sobie to przypomnieć, aktywować, uzyskać tą siłę, moc, odwagę, aby być naprawdę sobą i odkryć tą swoją indywidualność i niepowtarzalność. Natomiast jeżeli patrzymy na tą kartę i widzimy tą symbolikę tej rolki pergaminu, czy można powiedzieć księgi, oznacza to również, że są pewne tajemnice, które należy odkryć. Jak odkryć te tajemnice? No przede wszystkim aktywować swoje zdolności wyższe. I tutaj mogę Ci przyjść z pomocą, ponieważ na dole w opisie tego filmu oraz w pierwszym przypiętym komentarzu będziesz mieć link do świecy. To jest rytuał świecy intencyjnej, który ja przeprowadzam dla Ciebie. Po zamówieniu tej świecy, zawsze w miejscu na uwagi, piszesz mi Twoje imię, nazwisko, datę urodzenia albo tej osoby, dla której ten rytuał jest przeznaczony i prosisz, w jakiej intencji ten rytuał zamawiasz. Czyli na przykład zamawiając rytuał zdolności wyższe, aktywacja talentów, no to już wiadomo, że sama nazwa mówi, jaki rytuał zamawiasz, ale możesz jeszcze dodatkowo opisać swoje odczucia, swoje oczekiwania, w czym potrzebujesz mojej pomocy. Gdy ja wykonam ten rytuał dla Ciebie, otrzymasz oczywiście informację, kiedy ten rytuał wykonuję i kiedy zostanie on zakończony i w ilu procentach udało mi się aktywować Twoje zdolności wyższe.
Jeżeli korzystasz z rytuału świec intencyjnych, to pamiętaj, że one działają troszeczkę wolniej i troszeczkę delikatniej niż duże rytuały, na przykład takie rytuały 30-dniowe czy 3-dniowe, które oczywiście mają tą większą siłę, ale jest to również większa dla Ciebie inwestycja. Dlatego świece intencyjne, jeżeli mają wynik 100%, no to oznacza, że w 100% coś zostało aktywowane. Jeżeli jednak mają wynik na przykład 90%, 80% czy mniej, to warto tą świecę powtórzyć za jakiś czas, żeby aktywować tą resztę. Niektórzy z nas mają te talenty wyższe troszeczkę zablokowane i wtedy będzie na pewno konieczna taka seria świec, może 3 rytuały albo 7 rytuałów w odstępach czasu, aby w pełni te zdolności i aktywności mogły zostać znów odnowione i żebyś mógł z nich korzystać. Jeżeli wybrałaś kartę numer 2, jest to numer 12 w Wielkich Arkanach Wtajemniczenia, czyli Wisielec. Bardzo często, jeżeli ktoś z nas widzi tą kartę, to ma taką niepewność, może nawet strach, obawy, które się pojawiają, ale to jest zupełnie niepotrzebne. Ta karta oznacza, że albo dokładnie teraz, albo w sprawach, o których pytasz, możesz znaleźć się w takiej właśnie pozycji wisielca. Zwróć uwagę, że mamy tutaj smoki, które obserwują takiego człowieka, który wisi powieszony za nogę. Jeżeli jesteś na moich ceremoniach, to dokładnie znasz symbolikę 12, symbolikę wisielca. Jeżeli nie, to bardzo proszę przejdź sobie do wybranych ceremonii, które zawierają w sobie numer 12, czyli na przykład 112, 212 albo 120, 121, 122, czyli wszędzie, gdzie ta dwunastka jest w numerku ceremonii, te będą dla Ciebie wskazówką. Jeżeli popatrzymy na tą kartę, to pierwsze, co rzuca nam się w oczy, że ten człowiek nie może się poruszać. Albo wierzga, szamocze się, ale nie jest w stanie się uwolnić, bo trzeba mieć niesamowite właściwości, aby z takiej pozycji móc się uwolnić. Co to oznacza? Że w tych sprawach, o które pytasz, albo w tym czasie, o który pytasz, może znaleźć się w takiej pozycji. Można to nazwać również takim momentem, że wszystkie drzwi ktoś zamknie Ci przed nosem. Czyli chcesz coś zrealizować, chcesz się w czymś, chcesz coś osiągnąć i nagle masz takie wrażenie, że wszystkie możliwości są niemożliwe, że wszystkie drzwi są zamknięte. Jeżeli oczywiście drzwi są zamknięte, no to polecam Ci wejść oknem. To również ma ogromną symbolikę. Ale jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, to pierwsza, najważniejsza rada: nigdy nie rezygnuj. Nawet jeżeli wszystkie drzwi są zamknięte, jeżeli masz wrażenie, że tego próbujesz, i tutaj przede mną taki symbol, że dokładnie teraz przed moim oknem lata sokół. Zapraszam Cię więc na mojego bloga zwierzętamocy.org i tam w polu wyszukiwania wpisz sobie sokół i wtedy uzyskasz dokładne przesłania, które będą uzupełnieniem do tej karty, ponieważ nie ma przypadków i że akurat teraz sokół pojawił się przed moim oknem, również ma dla Ciebie ogromne znaczenie. Idziemy dalej, czyli jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji, że szamoczesz się, wierzgasz, wszystkie możliwości stają się niemożliwe, wszystkie drzwi się zamykają, to pierwsza, najważniejsza rada: nigdy nie rezygnuj. Druga rada: popatrz na wszystko z innej perspektywy. Zwróć uwagę, że on jest zawieszony głową w dół, czyli nagle widzi ten świat z innej perspektywy. Gdy czasami popatrzymy na nasze życie z innej perspektywy, z tej na przykład wyższej perspektywy, szerszej perspektywy, z jakiegoś innego miejsca, tak jakbyśmy nagle wyszli z naszego ciała i popatrzyli na nas, jak działamy,
to może się okazać, że zobaczysz inne drzwi, które są otwarte, a których wcześniej nie widziałaś lub nie widziałaś. Czyli jeżeli na przykład w tych swoich sprawach zawodowych, miłosnych czy jakichkolwiek innych jest coś, co cię blokuje, co cię hamuje, nie jesteś w stanie się w czymś zrealizować, to trzeba zmienić perspektywę. Co to oznacza? Może trzeba gdzieś wyjechać. Może trzeba popatrzeć na coś z dystansem. Może warto porozmawiać z kimś, opowiedzieć mu Twoją sytuację i on wtedy zobaczy to z innej perspektywy. Tutaj oczywiście pamiętaj, że również służę Ci pomocą i wszystkie moje dary, wszystkie moje właściwości, jasnowidzenia, jasnosłyszenia, jasnoodczuwania stoją do Twojej dyspozycji, jeżeli takiej rady potrzebujesz. I przede wszystkim nigdy nie tracić wiary, nie tracić nadziei, ponieważ to, że wierzysz, że jest jakieś inne rozwiązanie, również może otworzyć te nowe drzwi. To jest bardzo, bardzo ważne. Czyli najgorsze, co można zrobić, to zrezygnować. Najgorsze, co można zrobić, to powiedzieć, no trudno, nie da się, bo wszystkiego już spróbowałem i nie ma wyjścia. Zawsze jest wyjście, tylko czasami go możemy nie widzieć. Jeżeli idziemy tą naszą starą ścieżką, naszych pewnych rutyn, przyzwyczajeń, wzorów, to możemy nie widzieć innych możliwości. Dlaczego ludzie, którzy chcą się wyrwać z biedy, bardzo często próbują i cały czas stoją w miejscu. Czasami ktoś potrafi się szarpać przez 10 lat i cały czas jest w tym samym miejscu. A wystarczy, że spotka się z kimś, kto już coś w życiu osiągnął. Wystarczy, że poprosi o radę kogoś, kto widzi więcej. Wystarczy, że wyjedzie do innego miejsca, zmieni miejsce pobytu, zmieni swoje otoczenie, zmieni swoich znajomych i przyjaciół i nagle okazuje się, że osiągnięcie tego celu było bardzo, bardzo proste, a przez 10 lat nic się nie udawało. To jest właśnie zmiana perspektywy, zmiana miejsca pobytu, zmiana znajomych, zmiana ludzi, z którymi rozmawiasz na ten temat. Bo jeżeli jesteśmy w tym starym otoczeniu, mamy ciągle tych samych znajomych, mieszkamy cały czas w tej jakiejś tam miejscowości, na jakimś danym osiedlu, wszyscy się znamy od małego dziecka i nagle ktoś z nas chce osiągnąć coś więcej, to może się pojawić taki mur, ponieważ wszyscy mu będą mówić, że to jest niemożliwe, wszyscy mu będą mówić, że im się nie udało, to jemu się też nie uda i te stare wzory będą cię trzymać w tym samym miejscu. Jeżeli więc dokładnie tą kartę wybrałeś, to jest to wezwanie, aby zmienić otoczenie, zmienić perspektywę, może zacząć oglądać inne filmy, inne wykłady, czy na YouTubie, czy na innych mediach społecznościowych, zacząć obserwować zupełnie inne osoby, których wcześniej nie obserwowałeś, aby dokonać tej zmiany. I nigdy nie rezygnować, bo nawet jeżeli wszystkie drzwi są zamknięte, to gdzieś jest otwarte okno. Jeżeli wybrałeś albo wybrałeś tą kartę o numerze 3, to oczywiście w wielkich arkanach wtajemniczenia jest to cesarzowa. No i co ta nasza cesarzowa oznacza w odpowiedzi na Twoje pytanie? Jeżeli jesteś na moich ceremoniach, powtarzam to po raz kolejny, ponieważ uważam, że jest to podstawa w jakimkolwiek rozwoju osobistym czy rozwoju duchowym, to cesarzowa wiesz, że pojawiała się we wszystkich ceremoniach, które zawierały w sobie numer 3, czyli na przykład 103, 133, 203, 213 i czy 3, 33, czy 73, 93 i tak dalej. I często omawiałam Ci już tą symbolikę. Ale jakie ma to dla Ciebie przesłanie? Zwróć uwagę, że cesarzowa rozmawia z takim białym smokiem. Biały kolor to jest oczywiście czystość, krystaliczność, to jest również taka czystość wewnętrzna, czystość Twojego otoczenia. Jeżeli to właśnie cesarzowa jest odpowiedzią na Twoje pytanie, to przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, co dla Ciebie oznacza pewność siebie,
co dla Ciebie oznacza akceptacja siebie, co dla Ciebie oznacza być taką królową albo królem, cesarzem lub cesarzową. Oznacza to, że czasami trzeba uważać na to, żeby Ci korona z głowy nie spadła. W odpowiedzi więc na Twoje pytanie trzeba mieć świadomość siebie. Takie pozytywne znaczenie, żeby Ci korona z głowy nie spadła, oznacza nosić głowę wysoko, czyli mieć tą świadomość, swojej siły, swojej mocy, tego wsparcia, które otrzymujesz każdego dnia od na przykład Twojego anioła stróża, od Twojego przewodnika, czy od Twojej przewodniczki, czy chociażby teraz ode mnie poprzez moje słowa. Czyli cesarzowa to jest taka niesamowita energia żeńska, czyli energia przyjmująca. Energia przyjmująca, ale także energia wielkiej matki, czyli ta, która się kimś opiekuje, która kogoś karmi, która kogoś wspiera. Jakie ma to dla Ciebie znaczenie? Że masz wsparcie od Matki Ziemi, że masz wsparcie od energii Wszechświata, że masz w sobie niesamowitą również siłę i moc do tworzenia, kreowania. I tutaj możesz to rozumieć w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna, że to Matka Ziemia się Tobą opiekuje. Na zasadzie nawet ślepej kurze ziarnko się trafi. Też była ceremonia na ten temat, pamiętasz? O kogucie i o ślepej kurze, w której się ziarno trafi. Czyli nawet jeżeli jest Ci trudno, nawet jeżeli nie wiesz jak dalej, nawet jeżeli zadajesz jakieś pytanie, na które pragniesz uzyskać odpowiedź, to siła wyższa wspiera Cię i dlatego jesteś na przykład dzisiaj tutaj ze mną i uzyskujesz przesłania, uzyskujesz odpowiedzi. Ja daję Ci pewne wskazówki, jak iść dalej w Twoim życiu. Ale ta karta również jest tą wskazówką na kreatywność, na mądrość wyższą. Dlatego cesarzowa ma koronę. Korony zawsze były ze złota. Złoto jako ten symbol świadomości. Tutaj warto wrócić sobie do wszystkich ceremonii, gdzie mówiliśmy o tej mądrości wyższej, gdzie mówiliśmy również o tym, co zrobić, żeby Ci korona z głowy nie spadła. No i przede wszystkim w tym przypadku mogę Ci pomóc poprzez rytuał świecy intencyjnej mądrości wyższej albo poprzez rytuał świecy intencyjnej aktywującej czakrę korony i wszystko, co z tym związane. Link znajdziesz w opisie, znajdziesz w pierwszym przypiętym komentarzu. Gdy przejdziesz do mojego sklepu, to tam masz dokładnie opisane, na co działa ten rytuał, w czym może Ci pomóc. Jeszcze raz to zaznaczam, ponieważ wiele nowych osób myśli, że to są świece intencyjne, które dostają do domu w jakiejś paczce. Nie, ja nie wysyłam żadnych świec, nie wysyłam żadnych paczek oprócz kamieni mocy i talizmanów, czy moich kart kamieni mocy. One również przychodzą w paczce, czy mojej książki drukowanej trylogia. Wszystkie świece są to rytuały, które ja dla Ciebie prowadzę. Bardzo dyskretne, nie dostajesz żadnych paczek do domu, wszystko odbywa się, cała nasza komunikacja przez e-mail. Jeżeli jednak to właśnie ta druga karta była Twoim wyborem, to pamiętaj, że w tej pozycji również mogę Ci pomóc poprzez rytuał świecy intencyjnej, czy również rytuał mądrości wyższej, czy również rytuał odwagi, motywacji, pokonania strachu i lęku. I te wszystkie linki znajdziesz w opisie oraz w pierwszym przypiętym komentarzu. Koniecznie zapoznaj się z ceremoniami, gdzie masz dokładne omówienie przede wszystkim właśnie dwunastki, właśnie trójki, ponieważ to jest jak gdyby taka dalsza wiedza, która moimi bardzo prostymi słowami poprowadzi Ci i daje Ci konkretne rozwiązania, konkretne wskazówki. Dlatego jeżeli jeszcze nie znasz ceremonii, to nie bój się tego, że jestem na ceremoniach zawsze w białej sukni i że może to jest coś nie dla Ciebie, może coś jakiegoś dziwnego. To nie jest nic dziwnego, ja jestem w białej sukni, aby zachować tą pozycję arcykapłanki, czystości, krystaliczności, aby móc przekazać tą mądrość w Twoje dłonie bardzo prostymi słowami, tą mądrość wyższą, mądrość Wszechświata. Z głębi mojego serca zapraszam Cię na kolejne spotkania ze mną i teraz bardzo proszę, napisz komentarz poniżej, pomagając mi w ten sposób
I odpowiadając na pytanie, którą kartę wybrałaś, którą kartę wybrałeś i czy ta moja odpowiedź jest dla Ciebie jasna, czy wszystko rozumiesz, czy masz jeszcze jakiekolwiek pytania, to również zadaj je w komentarzu. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo.